Witajcie. Dzisiaj otworzyłem nam kolejny front prac. Mityngowanie, abasi, mieszanie zaprawy. I teraz może przypomnę wam, o co chodzi. To jest to jedyne pomieszczenie w budynkach gospodarczych, które tynkujemy. To jest to, które kiedyś wam pokazywałem, co robiłem tutaj ten strop. A teraz tynkujemy. Dlaczego w ogóle to tynkujemy? Dlaczego nie bierzemy, nie robimy fug tak jak w pozostałych pomieszczeniach? No może tutaj będzie to widać dlaczego. Patrzcie, jak ta ściana wygląda. No różnice są tak ogromne, że po prostu no nieprawdopodobne. No nie dało się tego już, mimo szczerych chęci, ściana była tak słaba, że nie dało się tego zrobić. A teraz pokażę wam po kolei, jak wygląda tak naprawdę takie tynkowanie, bo to jest teraz bardzo dobrze widać. Tutaj mamy stan zero, czyli taką gołą ścianę. Najpierw tą ścianę moczymy, następnie szprycujemy, następnie rzucamy listwy. Oczywiście, przepraszam, rzucamy już taką warstwę docelową, układamy listwy. Listwy oczywiście staramy się, żeby były w pionie. Jeśli nie da się w pionie, to lepiej uzyskać taką jedną płaszczyznę na całej powierzchni. Ja tutaj tak delikatnie od pionu odchyliłem, ponieważ miałem taki odejście od pionu całej ściany gdzieś w granicach 4 cm, więc żeby u góry nie dokładać całkowicie tych 4 cm, bo tutaj to nie miało tak sensu, więc nachyliłem ją delikatnie ze spadkiem 1,5 cm, no po prostu, żeby nie tynkować u góry 4, tylko żeby wytynkować tam 2,5. I tak w niektórych miejscach jest więcej, bo wiadomo, że jeszcze dochodzą takie różne krzywizny, ale to jak ktoś się bierze za tynkowanie starego budynku, musi się z tym liczyć. No chyba, że jest to kuchnia, łazienka, takie pomieszczenie, gdzie idealnie musi być pion, czy na przykład taka sytuacja jak tu, pokażemy wam z tej strony, gdzie jest okno, no to wiadomo, że okno jest w pionie, więc cała reszta też musi być w pionie. Natomiast na takiej ścianie, jeśli ona tam, jeśli będzie minimalnie, powiedzmy, od pionu uciekać, to czasem można po prostu to w ten sposób zrobić, bo niczemu wielkiemu to nie przeszkadza, a tynkowanie tam powiedzmy 4 czy 5 cm niekoniecznie by miało sens. Co jeszcze? Więc tak, jedziemy tutaj ścianą dookoła, pokażę wam takie miejsca przejścia, bo to jest zawsze interesujące. Więc tak, tu mamy wyfugowane już wszystko ładnie, może nie będziemy teraz spoilerów robić, pokażemy wam niedługo, jak to finalnie wygląda w całości. Basia przygotowuje wam taki materiał, bo wydaje mi się, że wyszło fajnie, zrobione mamy już bardzo dużo. Tu natomiast możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda, czyli ściana wyfugowana, ściana w trakcie fugowania, wymurowana z o wiele gorszej cegły, i ściana wyfugowana z jednej i z drugiej strony. To jest to, co teściu kiedyś robił. Natomiast tutaj, no to głównie to my z Basią robiliśmy ostatnio. I jakie są następne plany? Następne plany są takie, że po wytynkowaniu tego bierzemy się tutaj za to pomieszczenie, układamy podłogę. Później tutaj musimy troszkę tą podłogę wygłuszyć. No i wydaje mi się, że już powoli te nasze budynki będą nabierać charakteru. Pracy jest jeszcze co niemiara. Aha, jeszcze miałem jedną ważną rzecz pokazać. Tu miejsce tego przejścia. Tu się zdecydowaliśmy zrobić to tak trochę w starym stylu, ponieważ z tej strony mamy wyfugowane, z tej strony będziemy mieć wytynkowane. Tutaj dociągniemy sobie, to znaczy dociągnę tutaj zaprawy, powiedzmy, do tej płaszczyzny. Natomiast tutaj zrobiliśmy to tak, jak się kiedyś robiło, czyli powstawialiśmy sobie kawałki drewna. Po co? Po to, żeby tutaj zabudować po prostu deskami. Zrobimy taką opaskę, po prostu taką jakby szeroką ościeżnicę, żeby tutaj po prostu to było drewniane, bo nam będzie pasować do całej koncepcji. Wydaje mi się, że będzie to fajnie wyglądać. No to co? To chyba tyle. Bierzemy się do roboty.
możecie zobaczyć, jak pięknie wyglądam dzisiaj od kręcenia betonu, bo pada cały czas. Cały czas. Więc moja kurtka jest trochę taka maskująca. A tu mamy system z Norbertem taki opanowany. Norbert rzuca mi wiadereczka na dół. Ja podjeżdżam sobie taczką z zaprawą o tam. Ładuję wszystko, a potem wciągamy wszystko do góry. Także przyspieszamy sporo tą naszą pracę, bo no bez tego, no nie wiem, no po drabinie to nie za bardzo z tymi wiadrami. Więc idę kręcić dalej tą zaprawę, bo szef będzie mnie ganiał. Wiecie. Witajcie, kończę już to tynkowanie, no może kończę, to jest za dużo powiedziane, ale już jestem dobrze za połową. Najbardziej lubię tą robotę, jak już jest skończona, także tak jak widzicie, pokrótce łatwo tutaj nie jest, bo jest bardzo krzywo. No i to jest też jeden z powodów, dla którego się zdecydowaliśmy to robić. Żeby was tu za bardzo nie zanudzać, to w takim telegraficznym skrócie wam tylko powiem, jak to zrobić. Najpierw taką ścianę należy dobrze zmoczyć wodą, potem przejść sobie z poziomicą, pomierzyć, jak wyglądają piony. Jak już mamy zwilżone i pomierzone, ustawiamy takie prowadnice. Prowadnice przed końcowym zacieraniem trzeba wyrzucić, ale to w momencie, jak już mamy, czyli mamy następnie taki etap, jak już mamy tą pierwszą obrzutkę, i to podrównane, to następnie dajemy na to taką finałową warstwę, wyciągamy te listwy, zacieramy na gotowo. Najwięcej zabawy oczywiście jest przy oknach, bo trzeba osadzić listwy też. Tutaj mamy takie listwy gumowe, zaraz wam pokażę. Te listwy wyglądają w ten sposób, one mają tutaj taką podwójną gumę. Ta pierwsza taśma dwustronna jest po to, żeby przykleić do okna, natomiast ta druga taśma dwustronna jest po to, żeby tu później przykleić folię, żeby nam się to nie brudziło. To idzie w ten sposób. Powoduje to, że ten element tracony, o ten, później wyrzucamy, a tutaj zostaje taka uszczelka przy oknie i nie ma tych takich bardzo charakterystycznych pęknięć. Dla takiej zaprawy cementowo-wapiennej. Co tutaj jeszcze? Ogólnie to jest taka robota, że jeśli nie musicie tego robić sami, nie róbcie tego. Ja powiem wam tak, już za którymś razem teraz mam wprawę, aczkolwiek wytynkowanie na przykład takiego pomieszczenia jak to jest przynajmniej 6-7 dni takiej ostrej charówki, tak? W sensie po 12-13 godzin dziennie. I co najważniejsze, tej pracy nie da się robić do skoku. Musicie sobie zaplanować cały dzień, bo takie tynkowanie, wiecie, kawałkami ścian, to nie wychodzi, tak? To trzeba. Największa filozofia w tej pracy, żeby uzyskać taki efekt, jak tutaj mamy, polega na tym, żeby tynk zacierać odpowiednio mokry. Ta pogoda, którą mamy teraz, czyli jakieś 6, 7, 8 stopni, jest idealna do tego, ponieważ ten tynk schnie wolno. Możemy dłużej z nim pracować, natomiast latem to już naprawdę trzeba mieć dobrą wprawę, żeby tynkować. Jest po prostu trudniej. Da się to robić, bo w garażu tynkowałem. Teraz mam większą wprawę i powiem wam na przykład w takim przypadku jak teraz, gdzie jest chłodniej, dużo łatwiej się to robi. Ja nagrałem wcześniej taki film, jak tynkować. Może podlinkujemy wam go. Też taki film na temat tynkowania nagrywał kiedyś Dawid z kanału Sobie Robi. On też tam się męczył niemiłosiernie z tym. Też sobie możecie to obejrzeć, bo też tam jest ciekawy materiał na ten temat. Ważna rzecz jeszcze przy tynku, ważne jest uziarnienie piasku. Ten piach nie może być ani za drobny, ani za gruby. Jeśli będziecie mieć piach za gruby, będzie to ciężko w obróbce, jeśli będziecie mieć za drobny, on będzie po prostu odpadał od ściany, więc to musi być takie średnie uziarnienie tego piasku, żeby to się robiło idealnie, a powiem wam, cała reszta to jest po prostu kwestia wprawy. Jak robicie to pierwszy dzień i drugi dzień,
wkurzacie się niemiłosiernie, już na trzeci, czwarty już zaczyna się łapać, o co chodzi i idzie naprawdę dobrze, także jest ok. Może pokażemy wam, co robi teściu w międzyczasie, bo to jest też bardzo ciekawe i wydaje mi się, że z tego nagramy jeszcze kilka materiałów, ale chodźmy dalej. Ostrożnie, żebyś nie spadła. Tutaj widzicie, z tą podłogą działa teściu. No dzisiaj sobie akurat musiał tutaj odpocząć, ale już jest część pomieszczenia gotowego. Taką deskę mamy. To jest deska sosnowa. Szukałem koniecznie deski, żeby to była gruba deska. To jest deska 3,6. No na tym mi zależało, żeby tutaj, nie chcę za bardzo chodzić po tych czystych deskach, moich brudnych butach z tynkowania, ale powiem wam, zero jakiegokolwiek ugięcia. Wydaje mi się, że będziemy super, super zadowoleni. Przejdźmy tam dalej, pokażę wam, co tam dalej wykombinowaliśmy, bo to będzie na pewno ciekawy temat i na pewno was zainteresuje. Więc tak, wiele razy pytaliście, co tutaj będzie, co tu będziemy robić i tak dalej. Więc teraz jakby uchylimy trochę rąbka tajemnicy, powiemy wam, co tu kombinujemy. Tutaj będą schody w dół. Cały czas się zastanawiamy, czy nie zrezygnować z tych schodów, które były tam pomiędzy budynkami, bo przez chwilę się zastanawialiśmy, żeby zrobić tu i tu. Teraz skłaniamy się do tego, żeby robić tylko tutaj. Ale po co jest ta druga dziura? W ogóle dlaczego się decydujemy tutaj na te dziury w ogóle tu? Na dole jest bardzo ciemno, są tylko dwa te okienka, tak jak pamiętacie, takie malutkie. Jak zamkniemy ten strop całkiem, na dole będzie prawie jak w piwnicy, bo okienka malutkie, a szkoda nam tego pomieszczenia. A wiadomo, że tutaj ta góra nie jest aż tak bardzo użytkowa jak parter, więc stwierdziliśmy, że zrobimy coś na zasadzie takiej trochę antresoli. Już ten pomysł kiedyś padał, ale on się wyklarował jakby po czasie. Więc tak, o co tutaj chodzi? Tutaj będą schody do góry, takie bardziej schody młynarskie, ponieważ tego miejsca nie ma tutaj aż tak bardzo dużo. Natomiast tutaj planujemy taką ciekawą rzecz. Chcemy zrobić taką wyciągarkę, czyli tutaj do góry na krokwach przymocujemy do tych krokiew szynę, na niej zamocujemy wózek i ten wózek będzie schodził w dół, będzie można coś ściągnąć, ściągnąć z góry na dół albo wciągnąć do góry. Po prostu chodzi o to, żeby ta góra była jak najbardziej użytkowa, żeby nie trzeba się męczyć i nosić, a poza tym, żeby to była taka dodatkowa rzecz. Jeśli byśmy chcieli tutaj coś cięższego włożyć, to wtedy sobie po prostu możemy fajnie wciągnąć bez żadnego męczenia się po schodach. Schody będą strome, także. A poza tym jeszcze chodzi o to, że na dole jest wysoko, bo na dole jest, akurat tutaj jest ponad 3 metry, wszystkie pozostałe pomieszczenia już są dużo niższe, nawet tam z przodu to nawet chyba 2,5 nie ma, bo to jest teren opadający, ten jakby budynek został posadowiony niżej, on ma wyższe pomieszczenia, natomiast tam jest wyżej i te pomieszczenia też są już niższe. Także co, wydaje mi się, że to nabiera coraz bardziej kształtu. Super, że ta pogoda nam dopisuje, bo jesteśmy mega jakby do przodu tutaj z robotą, nawet w stosunku do tego, co myślałem. A tak poza tym jeszcze chcieliśmy z wami porozmawiać na taki temat, który nas, mnie i Basię, nurtuje od bardzo dawna. W zasadzie dotyczy to naszych filmów, bo tak wiadomo, że pomysł jakby na początku publikacji był troszeczkę inny, całe te publikowanie filmów przez nas poszło troszkę w inną stronę, bo my zawsze bardziej chcieliśmy nagrywać filmy takie, chodziło nam bardziej o to, żeby pokazać, co można zrobić w jaki sposób i jak daną przestrzeń wykorzystać. Natomiast nie chcieliśmy nagrywać typowo poradników budowlanych. W stronę poradników budowlanych poszliśmy dopiero w momencie, kiedy zauważyliśmy, że jak nagrywamy inne filmy, to one nie mają takiej oglądalności, jak takie typowo budowlane rzeczy, więc zaczęliśmy nagrywać, jak co robić, aczkolwiek wydaje mi się, że już tym ludzi zanudziłem, chyba was w ogóle zmęczyłem tym, więc jakby teraz takie pytanie do was,
I to bardzo, bardzo Was prosimy o to, żebyście pisali jak najwięcej komentarzy, jakie filmy Wam odpowiadają, co chcielibyście oglądać w naszym wykonaniu, co wychodzi nam najlepiej, bo wiecie, nam obiektywnie jest bardzo ciężko powiedzieć, co jest dobre, a co jest złe. My staramy się, żeby to było jak najlepsze, choć oczywiście problemem jest czas, bo my ten nasz czas, który mamy poza pracą, staramy się głównie wykorzystywać, aby go spędzać z dziećmi, więc tego czasu na filmy, na składanie filmów, tak jak tutaj no, nagrywamy razem z Basią, ja poświęcam trochę czasu na pracę, na nagrywanie, Basia natomiast później musi sporo czasu poświęcić na to, żeby to zmontować, a tego czasu nie mamy dużo, więc zastanawiamy się, w którą stronę iść, czy publikować jeden film tygodniowo dłuższy, czy dwa filmy krótsze dwa razy w tygodniu, więc też chodzi o długość filmów, chodzi o to, co bardziej pokazywać w tych filmach, czy pokazywać jakby proces, choć proces jest ciężki i wydaje mi się, że wiele osób nie chce tego oglądać w całości. Z kolei są tacy, którzy przychodzą do nas, nowi widzowie na nasz kanał, którzy szukają bardziej tego procesu, bo chcą coś zrobić i interesuje ich, jak to zrobić. Choć oczywiście my nie jesteśmy specjalistami w wielu dziedzinach, wiele rzeczy po prostu gdzieś tam podpatrzyliśmy z praktyki, nauczyliśmy się ich, ale w wielu dziedzinach są lepsi fachowcy, więc to też nie jest tak, że my we wszystkim jesteśmy najlepsi. Dobra, nie przedłużając, piszcie nam, co Was interesuje, co byście chcieli oglądać, bo to jest dla nas bardzo ważne i to nam pokaże też, w którą stronę mamy się rozwijać, żeby to miało jakiś sens. Hej, skończyłem już tynkowanie, także teraz tylko wyczyścić okna. Pokażę Wam, jak wyglądają obrobione te listwy z tymi uszczelkami. No, zaraz może się tu dostaniemy do rogu, żebyście mogli to zobaczyć. Zaraz skrzydło wyczyścimy, ale chcę Wam pokazać tutaj samą tą uszczelkę. Jak odrywamy tutaj ten element tracony, to zostanie taka ładna uszczeleczka, która zostaje przy samym oknie i fajnie to wygląda, bo nie ma tego takiego miejsca, gdzie zazwyczaj to pęka. Zaraz Wam pokażę to u góry, jak to będzie wyglądać. O. Tak, tu jest ta uszczeleczka, a to jest ten element tracony. I to samo w ostatnim miejscu. No, żebyś tam nie wpadł tam. Ja też, żebym nie piznął. Aha, dobra, tam jest odkręcony. I taka sama sytuacja tutaj. Odrywamy ten element tracony, zostaje tylko uszczelka. Teraz to samo ze wszystkimi foliami. Okej, mamy to gotowe. W zasadzie wyszło całkiem fajnie. Powiedzmy, jak na budynek gospodarczy jestem zadowolony. Teraz tylko musi nam to wszystko wyschnąć ładnie, ale jest jeszcze kilka dni taką z temperaturą dodatnią, więc mam nadzieję, że wyschnie. Następnie na dole uruchomimy piec i będziemy z Basią fugować to ostatnie pomieszczenie. Teściu już tutaj w zasadzie zaczął układać deski w tym pomieszczeniu, ale tu jeszcze sporo mamy roboty, także to pewnie pokażemy Wam w następnym odcinku. Natomiast co, tynkowanie skończone, dziękujemy za oglądanie. Jeśli jeszcze nas nie subskrybujecie, zasubskrybujcie, naciśnijcie dzwoneczek, dostaniecie powiadomienia o naszych następnych filmach. No i najważniejsze, piszcie nam, jakiego rodzaju filmy Wam się podobają, żebyśmy wiedzieli, co mamy
co mamy dla Was nagrywać. Dziękujemy za uwagę i do następnego. Pa!